Rafałem, z tej strony Szmer. Zapraszam Cię na przejażdżkę tutaj. Po dosyć krótkiej trasie właśnie wyjechałem z garażu. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Na początek zamkniemy może drzwi. Spuścimy hamulec postojowy. O właśnie. I wbijamy do ruchu. Tutaj po prawej stronie już widać ludzi na przystanku, których zaraz zabierzemy. Puścimy sobie autobus. Gentian Street. Hello, I need a single trip. I'm a student. Jeden studencki. Proszę bardzo, paniusiu. $3.60 dla ciebie. Thanks. Have a great day. Okej, wszyscy się załadowali. Możemy jechać dalej. Next stop, St. Paul's Church. Tutaj skręcimy w lewo. Gra ma dosyć słabą optymalizację jeszcze. Trochę to kuleje i w związku z tym ja gram na jednym z najsłabszych poziomów tutaj grafiki. A mimo wszystko i tak potrafi przyciąć momentami. Good day. Regular single trip, please. Jeden normalny, proszę pana. 2,80 dla pana, proszę bardzo. Pan usiądzie. Thank you, dear. I just need one ticket. Tak, studenta, głos jak dziadek. No ale dobra. 3,60, tak? Okej. Okay. O, co to za świnia tutaj? Jeszcze mi się nie trafił pijany kierowca, ale rzekomo tacy są i trzeba ich wyprosić. Czy się ich nie wpuszcza do środka? Coś takiego. Co to za trąbienie? A, sorry, sorry. Dangerous to drive with the door open.
Jechałem z otwartymi drzwiami. No niezły numer. Jakie okrzyki, ja cię kręcę. Oh, hi. A ticket, please. Proszę bardzo. Thank you very much. Jak ładnie przypuściłem. Czytałem, że w ten sposób się zdobywa więcej punktów reputacji, bo chyba o to tutaj chodzi w tych kolejnych awansach na kolejne poziomy, żeby później móc odblokować kolejne autobusy do kupienia i nowe dzielnice. O, zażalenie na szybkość, proszę bardzo, proszę. Co za ludzie. I'll have a student single trip ticket. Proszę bardzo. Pan usiądzie. O, policaj. Jaka autoreklama, no ale nic, niech im będzie. I ostatni przystanek zaraz za zakrętem. No wysiadać, kasę zostawić. No tylko sprawdzę, czy nie ma jakichś portmonetek. Nie ma niestety. Kurczę. No i teraz czeka nas zjazd do zajezdni. Można by było nacisnąć teraz Enter i zakończyć, ale tego nie zrobimy.
Bo chyba więcej tych punktów się uzyskuje, jak samemu się zjedzie do zajezdni. Po prostu trzeba tam dojechać i tyle. I wjechać do garażu. Otworzyć drzwi sobie, wjechać do garażu, wyłączyć silnik i wyjść. I wtedy kończymy. Pusty autobus, wszystko telepie się w nim. Tak jak widać, momentami gra przycina. No, także jeszcze czeka trochę poprawek tutaj deweloperów. Ale mam nadzieję, że dadzą radę. No, mają jakąś tam wprawę, w końcu farminga wyprodukowali. Jako tako ta gra płynnie chodzi na sprzęcie średniej klasy, no oczywiście może nie na najwyższym poziomie detali, ale mimo wszystko da radę w nią pograć, jest w miarę miodna i ciekaw jestem, jakie są plany co do tej gry. Jakie będą w planach DLC, pewnie autobusy, podejrzewam, że się pojawi jakaś mapa. No to są na razie moje tylko gdybania. Na razie nic mi nie wiadomo, żeby takie plany były. No w sumie gra jest, muszę powiedzieć, przyjemna. No nie jest to OMSI z pewnością, ale też nie każdy chyba pogra w OMSI, bo tam to dopiero gra potrafi przycinać. Jest oczywiście o wiele prostsza, mniej skomplikowana od OMSI. Tutaj tych elementów sterujących jest troszeczkę mniej, ale mimo wszystko uważam, że może się nieźle zadomowić. Może jakiś tam sukces odnieść ta gra. W końcu farming też nie jest jakiś zbytnio skomplikowany, a popularność zyskał, prawda? I wielu naśladowców. Może nie aż takiej popularności, bo jednak OMSI jest bardziej... już zyskało na tej popularności, ma taką rzeszę swoich stałych, wiernych fanów i moderów, przecież z tego słynie, z tej sceny moderskiej. Tutaj też istnieje możliwość, też, ale przycina niesamowicie, pewnie doczytuje jakieś nowe obiekty na mapie. Tutaj też deweloperzy zrobili furtkę dla moderów, też można tworzyć dodatki i zobaczymy, jak to będzie, czy powstaną takie dodatki jak do farminga, czy nie. Tutaj jak popatrzymy na mapę, to mapa mnie kieruje od razu w lewo, a tutaj muszę do swojego garażu przejechać prosto przez skrzyżowanie i dopiero skręcić w lewo, bo z tamtej strony do garażu raczej nie wjedziemy. No akurat się wysypały pojazdy przed samą zajezdnią. O, coś się stało. Takie duże krawężniki. O, właśnie. I voilà. I tak właśnie kończymy naszą misję. Także ja się powoli z wami żegnam. Dziękuję bardzo, że spędziłeś ze mną tą niedługą chwilę w zasadzie. Jeżeli ci się spodobało, nie zapomnij zostawić lajka. Jeżeli chcesz zobaczyć kolejne odcinki, zapraszam do subskrypcji. Dzięki, na razie.